Księga Niebios. Tom 3. Dziś rano mój ukochany Jezus nie przyszedł. Jednak po dłuższym odczekaniu pojawił się kilka razy, ale bardzo szybko, prawie jak błyskawica. Wydawało mi się, że widziałam światło, a nie Jezusa. Z tego światła, gdy przyszedł po raz pierwszy, usłyszałam głos, który powiedział do mnie: przyciągam cię na trzy sposoby, aby mnie pokochać. Przez moje błogosławieństwa, przez moją atrakcję i przez perswazję. Kto mógłby powiedzieć, ile rzeczy wtedy zrozumiałam? Na przykład, że aby przyciągnąć naszą miłość, błogosławiony Jezus zesyła na nas deszcz błogosławieństw. A widząc, że ten dobroczynny deszcz nie przyciąga naszej miłości, posuwa się tak daleko, że staje się miły i czarujący. Jakie są jego środki przyciągania? To są bóle z miłości do nas. Posuwając się aż do śmierci na krzyżu, rozlewając potop krwi, gdzie stał się tak atrakcyjny i przyjemny, że zakochali się w nim jego Casey i najzagorzalsi wrogowie. I aby nas bardziej przekonać i aby nasza miłość była silniejsza i stabilniejsza, zostawił nam światło jego świętych przykładów i jego niebiańskiej doktryny, która rozprasza ciemności tego życia i prowadzi nas do wiecznego zbawienia. Za drugim razem, gdy przyszedł, powiedział do mnie: manifestuje się duszą poprzez moc wiadomości i miłość. Moc jest Ojcem Stwórcą. Wiadomością jest Słowo. Miłość jest Duchem Świętym. Wydaje mi się, że przez swoją moc Bóg objawia się duszy poprzez całe stworzenie. Wszechmocny Bóg objawia się przez wszystkie stworzenia. Niebo, gwiazdy i wszystkie inne stworzone rzeczy przemawiają do nas i mówią o istnieniu istoty najwyższej, bytu niestworzonego i jego wszechmocy. Najbardziej uczony z ludzi, przy całej swojej wiedzy, nie może nawet stworzyć podłego szczura. A to mówi nam, że musi istnieć istota niestworzona, istota bardzo potężna, która stworzyła, która dała życie i która podtrzymuje wszystkie stworzenia i istoty żywe. Och! Jak cały wszechświat objawia nam w wyraźnych notatkach i nieusuwalnych literach Boga Stworzyciela i jego wszechmoc. Kto tego nie widzi, jest ślepy i dobrowolnie ślepy. Z jego wiadomościami wydawało mi się, że błogosławiony Jezus, zestępujący z nieba, przyszedł osobiście na ziemię przekazywać nam wieści o tym, co jest dla nas niewidzialne. Na ileż sposobów on się objawił? Och! Ile innych rzeczy zrozumiałam! Ale moja umiejętność ich opisu jest zbyt słaba. Wierzę, że każdy sam zrozumie resztę. Nie będę więc dalej zagłębiała się w ten temat. Spędziłam sporo dni w niemal całkowitym pozbawieniu mojego największego i jedynego dobra, w suchości serca, nie mogąc płakać nad wielką stratą, jaką przeżyłam, chociaż ofiarowałam tę oszłość Bogu, mówiąc mu: Panie, weź to ode mnie jako ofiarę.
Tylko ty możesz zmiękczyć moje twarde serce. Wreszcie po długim okresie cierpień moja droga mama i królowa przyszła, niosąc na łonie niebiańskie dziecko, całe drżące i owinięte w lnianą szatę. Włożyła je w moje ramiona, mówiąc do mnie: moja córko, ogrzej go swoją miłością, bo narodził się mój syn. W skrajnym ubóstwie, w całkowitym porzuceniu od ludzi i w największej surowości. Ach, jaki był uroczy Jezus w swojej niebiańskiej urodzie. Wzięłam go w ramiona. Przytuliłam go, żeby go ogrzać, bo było mu zimno. Mając na sobie tylko prostą płócienną okładkę. Po tym, jak rozgrzałam go tak bardzo, jak mogłam, z jego efioletowych ust. Moja czuła mała dziecina mówi do mnie: czy obiecujesz, że zawsze będziesz ofiarą z miłości do mnie, tak jak ja się stałem z miłości do ciebie? Odpowiedziałam: tak, mój mały skarbie, obiecuję ci to. Kontynuował: nie zadowala mnie tylko twoje słowo. Chcę przysięgi i podpisu twoją krwią. Powiedziałam mu więc: jeśli posłuszeństwo tego chce, zrobię to. Wydawał się bardzo szczęśliwy i kontynuował: od chwili moich narodzin moje serce było zawsze składane w ofierze, aby uwielbić Ojca, prosić o nawrócenie grzeszników i za ludzi, którzy mnie otaczali i którzy byli moimi najwierniejszymi towarzyszami w moich smutkach. Dlatego pragnę, aby twoje serce było stale w tej postawie, jako ofiara dla tych trzech celów. Gdy to powiedział, królowa matka chciała, aby dziecko pokrzepiło się jej bardzo słodkim mlekiem. Dałem jej go, a ona odsłoniła swoją pierś, aby wnieść ją do ust boskiego chłopca. A ja sprytna, chcąc zażartować, zaczęłam ssać ją moimi ustami. W chwili, gdy to zrobiłam, zniknęły, pozostawiając mnie zarówno szczęśliwą, jak i zbolałą. Niech to wszystko będzie na chwałę Boga i na upokorzenie nędznej grzesznicy, którą jestem. Nadal pokazywał się jako cień lub błysk. Więc znalazłam się w morzu goryczy. Po krótkiej chwili ukazał mi się, mówiąc: miłość powinna być jak płaszcz, który okrywa wszystkie twoje działania, aby wszystko w tobie świeciło doskonałą miłością. Jakie jest znaczenie tej nieprzyjemności, którą odczuwasz, kiedy nie cierpisz? Oznacza to, że twoja działalność miłosna nie jest idealna. Bo cierpieć z miłości do mnie albo nie cierpieć z miłości do mnie, bez twojej woli, to jest to samo. Potem zniknął, pozostawiając mnie bardziej zgorzkniałą niż wcześniej. To dla mnie zbyt delikatny temat, abym go tutaj omawiała. Po tym, jak wypłakałam gorzkie łzy w moim stanie tak nieszczęśliwym, a także z powodu jego nieobecności, wrócił i powiedział do mnie: z duszami prawymi postępuję sprawiedliwie. Dużo więcej, wynagradzam ich podwójnie za ich sprawiedliwość, obdarzając je największymi łaskami i
udzielając im darów sprawiedliwości i świętości. Poczułam się tak zdezorientowana i zgubiona, że nie odważyłem się powiedzieć ani słowa. Raczej płakałam nad swoim nieszczęściem. Jezus, pragnąc natchnąć mnie ufnością, położył swoją rękę pod moją głowę, aby ją podtrzymać. Bo nie mogła stać sama, i powiedział do mnie: Nie bój się. Jestem tarczą walczących i cierpiących. Potem zniknął. Ponieważ dzisiejsze poranne posłuszeństwo prosiło mnie o modlitwę za osobę, jak tylko zobaczyłam Jezusa, poleciłam mu tę osobę. Powiedział mi: poniżenie trzeba nie tylko akceptować, ale trzeba je także kochać. Trzeba go żuć, że tak powiem, jak jedzenie. Podobnie jak w przypadku gorzkiego jedzenia. Im więcej go żujesz, tym bardziej smakujesz jego goryczy. Dobrze przeżute, upokorzenie rodzi umartwienie. A te dwa środki, upokorzenie i umartwienie, są bardzo potężne, aby pokonać pewne przeszkody i uzyskać niezbędne łaski. Jak gorzkie jedzenie, upokorzenie i umartwienie wydają się szkodliwe dla ludzkiej natury i zdają się przynosić raczej szkodę niż dobro. Tak jednak nie jest. Im bardziej żelazo jest uderzane w kowadło, tym bardziej błyszczy i oczyszcza się. Tak samo jest z duszą, która naprawdę chce kroczyć ścieżką dobra. Im bardziej jest poniżana i bita na kowadle umartwienia, im więcej iskier niebiańskiego ognia tryska z niej, tym bardziej jest oczyszczana. Byłem bardzo przygnębiona pozbawieniem mojego największego i jedynego dobra. Po długim oczekiwaniu na nie w końcu zobaczyłam, jak wchodzi do mojego serca. Płakał. Sprawił, że zrozumiałam, jak cierpiał i ukorzył się, kiedy był obrzezany. To sprawiło mi wielki ból, bo czułem się pochłonięty jego goryczą. Współczując mi, błogosławione dzieciątko powiedziała ode mnie: Im bardziej dusza jest pokorna i poznaje siebie, tym bardziej zbliża się do prawdy. Wprawdzie stara się podążać ścieżką cnót, od których czuje się bardzo odległa. I na tej ścieżce dostrzega odległość, którą musi jeszcze przebyć, bo ta droga jest nieskończona. Ona jest nieskończona, tak jak ja jestem nieskończony. Dusza, która jest w prawdzie, zawsze dąży do poprawy, ale nigdy nie udaje jej się znaleźć idealnego stanu. Przynosi mu zachętę do pracy ciągłej. Doskonalić się coraz bardziej, nie tracąc czasu na bezczynność. A ja, stopniowo błogosławiąc tę pracę, wykonuję retusz, aby namalować w nim swój obraz. Dlatego chciałem się pozwolić obrzezać. Chciałem dać przykład największej pokory, która zadziwiła nawet aniołów nieba. Ciągle widziałam siebie nie tylko przepełnioną nieszczęściem, ale także zmartwioną. W całym moim wnętrzu było zamieszanie z powodu utraty Jezusa. Myślałam sobie, mówiąc do siebie, że zasłużyły mi to moje wielkie grzechy, że Jezus mnie opuścił i że w konsekwencji już nigdy go nie zobaczę. Och,
Jakaż to była dla mnie okrutna śmierć, okrutniejsza niż jakakolwiek inna. Byłam strasznie przytłoczona, żeby nie widzieć już Jezusa, nie słyszeć już Jego słodkiego głosu, stracić tego, od którego zależało moje życie, od którego wszystko do mnie przyszło. Jak żyć bez Niego? Ach, straciwszy Jezusa, dla mnie było już po wszystkim. Zatopiona w tych myślach, poczułam się w śmiertelnej agonii i całe moje wnętrze zostało wywrócone do góry nogami. Tak bardzo pragnęłam Jezusa. Następnie w rozbłysku światła objawił się mojej duszy i rzekł do mnie: Pokój, pokój. Nie denerwuj się. Jak bardzo paczący kwiat napełnia miejsce, w którym jest umieszczony, tak pokój Boży wypełnia duszę, która go posiada. Potem uciekł jak błyskawica. Ach! Panie, jak dobry jesteś dla grzesznicy, którą ja jestem. Z ufnością mówię Ci, ach! Jaki jesteś wyjątkowy. Nawet jeśli Cię tracę, nie chcesz, żebym był zdezorientowana ani zaniepokojona. A jeśli tak, dajesz mi do zrozumienia, że w ten sposób oddalam się od Ciebie. Bo spokojem napełniam się Bogiem. W niepokojach zaś napełniam się diabolicznymi pokusami. Och, mój słodki Jezu, jaka jest potrzebna Ci cierpliwość. Bo bez względu na to, co mi się przydarzy, nie chcesz nawet, żebym się niepokoiła lub martwiła. Chcesz mnie z doskonałym spokojem i ufnością. Kiedy byłam w moim zwykłym stanie, poczułam, że opuszczam swoje ciało i odnalazłam mojego ukochanego Jezusa. Ale och! Jakże widziałam siebie pełną grzechów w Jego obecności. Wewnętrznie odczułam bardzo silne pragnienie spowiedzi przed naszym Panem. Więc zwracając się do Niego, zaczęłam Mu opowiadać o moich grzechach. Słuchał mnie. Kiedy skończyłem, zwrócił się do mnie z pełnym cierpienia westchnieniem i powiedział do mnie: Moja córko, jeśli jest poważny, grzech jest dla duszy trucizną i śmiertelnym uściskiem. Nie tylko dla duszy, ale także dla wszystkich w niej cnót. Jeśli to powszednie grzechy, to uścisk jest. Co boli i co sprawia, że dusza jest słaba i chora, a także cnoty w niej zawarte. Jaką śmiertelną trucizną jest grzech? Sam może zranić duszę i zadać jej śmierć. Nic innego nie może zaszkodzić duszy. Nic innego nie może uczynić jej brzydką i nienawistną przede mną. Tylko grzech. Kiedy to powiedział, zrozumiałam brzydotę grzechu. Poczułam taki ból, że nie wiem, jak to wyrazić. Jezus, widząc mnie udręczoną bólem, podniósł prawą rękę i wypowiedział słowa rozgrzeszenia. I dodał: Grzech rani duszę i ją zabija. Sakrament spowiedzi przywraca ją do życia, leczy jej rany, przywraca łygę jej walorowi. To mniej więcej zgodnie z jej postanowieniami. Tak działa ten sakrament. Wydawało mi się, że moja dusza otrzymała nowe życie.
Po rozgrzeszeniu Jezusa nie czułam już kłopotów, które miałam wcześniej. Niech Pan zawsze będzie pochwalony i uwielbiony. Dziś rano otrzymałam komunię świętą. Odnajdując siebie z Jezusem, znalazłam także królową mamę. Ale, co za cud! Patrząc na matkę, ujrzałam jej serce przemienione w dzieciątko Jezus. Spojrzałam na dziecko i zobaczyłem matkę w jej sercu. Wtedy przypomniałam sobie, że to było objawienie Pańskie. Idąc za przykładem świętych mędrców, chciałabym ofiarować coś dzieciątku Jezus. Ale nie miałem mu nic do zaoferowania. Tak więc, przez moje zakłopotanie, przyszła mi do głowy myśl, aby mu zaoferować. Jako Mirra, moje ciało ze wszystkimi cierpieniami przez 12 lat, kiedy leżałam w łóżku, gotowa cierpieć i trwać tak długo, jak on zechce. Jako złoto ofiarowałem mu ból, który odczuwam, gdy pozbawia mnie swojej obecności. Co jest dla mnie najbardziej cierpiącą i najbardziej bolesną rzeczą. Jako kadzidło ofiarowałam mu moje biedne modlitwy, łącząc je z modlitwami Królowej Matki, aby były bardziej przychylne dzieciątku Jezus. Złożyłam swoją ofiarę z całkowitą pewnością, że dziecko ją przyjmie. Wydawało mi się jednak, że chociaż Jezus przyjął moją biedną ofiarę z wielką przyjemnością, najbardziej podobała mu się ufność, z jaką ją złożyłam. Mówi do mnie: zaufanie ma dwie ręce. Z pomocą pierwszej obejmuje moje człowieczeństwo i używa się go jako drabiny, aby wznieść się do mojej boskości. Z pomocą drugiej obejmuje moją boskość i otrzymuje od niej potoki łask niebiańskich. W ten sposób cała dusza jest zalana boską istotą. Kiedy dusza ufa, z pewnością otrzyma to, o co prosi. Mam związane ręce i pozwalam duszy robić to, co chce. Pozwoliłem jej wniknąć głębiej w moje serce. Pozwoliłem jej wziąć to, o co mnie prosiła. Gdybym tego nie zrobił, poczułbym się w stanie przemocy wobec duszy. Jak to powiedział, z piersi dziecka, lub z piersi matki, płynęły strumyki likieru. Ale nie wiem dokładnie, jak nazwać to, co tutaj nazywam likierem, który zalał całą moją duszę. Potem zniknęła królowa mama. Następnie poszliśmy z dzieciątkiem do sklepienia nieba. Widziałem jego śliczną, zasmukoną twarz. Pomyślałam sobie, może pragnie pieszczot królowej mamy. Przycisnąłam je mocno do serca i dzieciątko Jezus wyglądało na uradowane. Kto mógłby powiedzieć, co wtedy zaszło między Jezusem a mną? Nie mam języka, by to zamanifestować, ani wyrażeń, aby to opisać. Pomyślałam sobie. Kto mógłby powiedzieć, ile błędów i pomyłek jest w tych rzeczach, które piszę? W tym momencie poczułam, że tracę przytomność i przyszedł błogosławiony Jezus. I powiedział do mnie: moja córko, nawet twoje błędy pomogą wyjaśnić, że nie ma z twojej strony umyślnego oszustwa i że nie jesteś kombinatorką, ponieważ gdybyś nią była, wiedziałabyś, dokąd to prowadzi. Jeszcze wyraźniej pokażą,
że to ja do ciebie mówię. Przynajmniej dla tych, którzy potrafią po prostu widzieć rzeczy, jakimi są. Ale zapewniam, że nie znajdą ni cienia występku, ani niczego, co mówi fałszywa cnota. Bo kiedy piszesz, ja sam prowadzę twoją rękę. Co najwyżej będą mogli znaleźć coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się błędne. Ale co, jeśli przyjrzeć się bliżej, odpowiada prawdzie. Powiedziawszy to, zniknął. Kilka godzin później. Podczas gdy czułem się bardzo zakłopotana i niespokojna z powodu tego, co mi powiedział. Wrócił i dodał. Moim dziedzictwem jest stanowczość i stabilność. Nie podlegam żadnym zmianom. Im bardziej dusza zbliża się do mnie i idzie drogą cnoty, tym mocniej i stabilniej czuję się w dobroci. Z drugiej strony, im dalej jest ode mnie, tym bardziej ma skłonność do oscylowania między dobrem a złem. Kiedy byłam w swoim zwykłym stanie, mój kochający Jezus ukazał mi się w opłakanym stanie. Jego ręce były mocno związane, jego twarz była pokryta śliną i było kilka osób, które obficie go spoliczkowały. Z drugiej strony, on był spokojny i cichy. Bez ruchu i bez wypowiedzenia jednej skargi. Nie poruszył nawet powieką. W ten sposób pokazał, że chce cierpieć te zniewagi. Nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie. Cóż za wzruszający spektakl, zdolny złamać najtwardsze serca. Ile rzeczy mówiła mi ta twarz poplamiona błotem i obrzydliwą śliną. Byłam przerażona. Trzęsłam się. W porównaniu z nim widziałam siebie pełną dumy. On mi mówi. Moja córko, tylko maluchy dają się traktować tak, jak chcemy. Nie ci, którzy są mali w ludzkim rozumie, ale ci, którzy są mali i przepełnieni boskim rozumem. Mogę powiedzieć, że jestem pokorny. Ale to, co nazywamy pokorą w człowieku, należy nazwać samowiedzą. Kto nie zna siebie, chodzi w fałszu. Potem przez kilka minut milczał. Spojrzałam na niego. I ujrzałam dłoń ze światłem poszukującym we mnie. W najbardziej intymnych i ukrytych miejscach, aby zobaczyć, czy uda mu się znaleźć. Samopoznanie i umiłowanie upokorzeń, zmieszania i hańby. Światło znalazło we mnie pustkę. I widziałam, że to miejsce powinno być wypełnione upokorzeniami i zmieszaniem, naśladując przykład mojego błogosławionego Jezusa. Och! Ile rzeczy pozwoliło mi zrozumieć to światło i ta święta postawa Jezusa. Powiedziałam sama do siebie. Bóg poniżony i zmieszany z miłości do mnie. Ja grzesznica jestem pozbawiona tych cech wyróżnienia. Bóg stabilny i mocny, który w obliczu tak wielkiej niesprawiedliwości nawet nie rusza się, by pozbyć się obrzydliwej śliny, która zakrywa jego twarz. Ach! Gdyby chciał odrzucić te cierpienia, te zniewagi, mógłby to zrobić doskonale. Rozumiem, że to nie kajdany trzymają go w tej sytuacji.
ale jego stabilna wola, która za wszelką cenę chce ocalić rasę ludzką. A ja, gdzie moje upokorzenia? Gdzie jest moja stanowczość i wytrwałość w pracy z miłości do Jezusa i bliźniego? Och! Jakże jesteśmy odmiennymi istotami, Jezus i ja. Podczas gdy mój mały mózg był pogrążony w tych myślach, mój ukochany Jezus powiedział do mnie: moje człowieczeństwo było przytłoczone hańbą i upokorzeniem, aż do przepełnienia. Dlatego przed moimi cnotami niebo i ziemia drżą i dusze, które mnie kochają, używają mojego człowieczeństwa jako drabiny, aby dotrzeć do pewnych odbić moich cnót. Powiedz mi, w porównaniu z moją pokorą, gdzie jest twoja? Tylko ja mogę pochwalić się prawdziwą pokorą. Zjednoczone z moją boskością, moje człowieczeństwo mogło zdziałać cuda. Na każdym kroku słowem i czynem, ale dobrowolnie. Ograniczyłem się do granic mojego człowieczeństwa. Pokazałem się najbiedniejszym. Posunąłem się tak daleko, że pomylono mnie z grzesznikami. Mogłem dokonać odkupienia w bardzo krótkim czasie, nawet jednym słowem. Przeciwnie. Przez wiele lat, z tak wielką nędzą i cierpieniem, chciałem, aby nieszczęścia człowieka były moje. Chciałem oddać się wielu i różnorodnym akcjom, aby człowiek mógł się odnowić i ubóstwić, nawet w swoich najmniejszych uczynkach. Te ludzkie dzieła niesione przeze mnie, który byłem Bogiem i człowiekiem, otrzymały nowy blask i zostały naznaczone pieczęcią boskości, ukryta w moim człowieczeństwie. Moja boskość zestąpiła tak nisko, aż do poziomu ludzkich uczynków. Natomiast prostym aktem mojej woli mogłem stworzyć nieskończoną liczbę światów, które przekroczyłyby nieszczęścia i słabości tej ludzkości. Przed boską sprawiedliwością zdecydowałem się zobaczyć moje człowieczeństwo pokryte wszystkimi ludzkimi grzechami, za które musiałem odpokutować. Przez niesłychany ból i przez przelanie całej mojej krwi. W ten sposób dokonywałem ustawicznych aktów heroicznej pokory. Wielka różnica między moją pokorą a pokorą stworzeń ludzkich, która przed moją jest tylko cieniem, nawet moich świętych, jest to, że stworzenia zawsze są stworzeniami i nie znają tak jak ja prawdziwej wagi grzechu. Chociaż niektóre dusze były bohaterskie i idąc za moim przykładem, ofiarowały się cierpieć służąc cudzym smutkom, nie różnią się od innych, są z tej samej gliny. Sama myśl, że ich cierpienia są dla nich przyczyną nowych korzyści oraz aby wielbiły Boga, to dla nich wielki zaszczyt. Co więcej, stworzenia są ograniczone do kręgu, w którym umieścił je Bóg. Nie mogą wyjść poza granice tego kręgu. Och! Gdyby to było w ich mocy, aby zrobić i cofnąć, ile innych rzeczy by i grek nie zrobili. Każdy sięgnąłby po gwiazdy. Wręcz przeciwnie, moje przebóstwione człowieczeństwo nie miało granic.
jednak ograniczyło się do ludzkich granic. Aby wszystkie jego dzieła były utkane z heroicznej pokory. Dlaczego? Bo to brak pokory człowieka był przyczyną całego zła, które zalało ziemię. I ja, przez ćwiczenie tej cnoty, musiałem ściągnąć na ludzi wszystkie dobra boskości. Żadna łaska nie opuszcza mojego tronu, chyba że przez pokorę. Żadna prośba nie może być przeze mnie odebrana, jeśli nie ma podpisu pokory. Żadna modlitwa nie jest słyszana przez moje uszy ani nie porusza mojego serca do współczucia. Jeśli nie jest pacznąca pokorą. Jeśli stworzenie ludzkie nie przejdzie do końca, aby zniszczyć w sobie to poszukiwanie zaszczytów i poczucia własnej wartości, które niszczymy kochając być nienawidzonym, poniżanym i zagubionym. Będzie czuła wokół serca jakby warkocz cierniowy i będzie miała pustkę w sercu, która zawsze będzie ją nudziła i bardzo będzie się różniła od mojego najświętszego człowieczeństwa. Jeśli nie pokocha upokorzenia, co najwyżej będzie mogła poznać siebie, ale ona nie zabłyśnie z przede mną, ubrana w piękną i czarującą szatę pokory. Kto mógłby powiedzieć wszystko, co z tego zrozumiałam o tym, czym jest cnota pokory i jaka jest korelacja między samowiedzą a pokorą. Wydaje mi się, że pojąłam różnicę między tymi dwiema cnotami, ale nie mam słów, by to wyrazić. Aby coś o tym powiedzieć, posłużę się przykładem. Wyobraź sobie biednego człowieka, który wie, że jest biedny i kto, dla ludzi, którzy go nie znają i mogą myśleć, że coś posiada, wyraźnie manifestuje swoją biedę. Możemy powiedzieć o tym człowieku, że zna siebie, że mówi prawdę i że w ten sposób będzie bardziej kochany. Przyciągnie innych do współczucia w swoim nieszczęsnym stanie. Wszyscy mu pomogą. To właśnie wytwarza samowiedza. Ale co jeśli ten człowiek wstydziłby się pokazać swoją biedę? Chwaliłby się, że jest bogaty, a wszyscy by wiedzieli, że nie jest nawet właścicielem ubrań, które nosi, że umiera z głodu. Wszyscy by go nienawidzili. Nikt by mu nie pomógł i stałby się pośmiewiskiem wszystkich, którzy go znają. Ten nieszczęsny człowiek przeszedłby od złego do gorszego i zginąłby. Oto, co wytwarza pycha przed Bogiem i przed ludźmi. Ten, który sam siebie nie zna, automatycznie oddala się od prawdy i angażuje się na ścieżkach fałszu. Istnieje inna forma heroicznej pokory, która również wynika z samowiedzy. Wyobraź sobie bogatego człowieka, urodzonego pośród wygód i bogactw, i który jest uznawany za takiego. Biorąc jednak pod uwagę głębokie upokorzenia, jakim poddał się nasz Pan Jezus Chrystus z miłości do nas, zakochuje się w świętej pokorze. Porzuca swoje bogactwo i wygodę. Zdejmuje swoje szlachetne szaty i przykrywa się szmatami. Żyje nieznany. Nie mówi nikomu,
kim jest i jaki jest. Żyje z najbiedniejszymi, jakby był im równy. Lubi pogardę i upokorzenia. Odnajdujemy w takim człowieku to, co dzieje się ze świętymi, którzy coraz bardziej się upokarzają i którzy wiedzą, że Pan napełnia ich w ten sposób swoimi łaskami i darami. W tych przykładach widzimy, że samopoznanie bez pokory na nic się nie zda, że samowiedza w połączeniu z pokorą staje się cenna. O tak, pokora przyciąga łaskę, zrywa najmocniejsze łańcuchy i przełamuje każdą barierę między duszą a Bogiem. Pokora to mała, wiecznie zielona i kwitnąca roślina, która nie podlega zjedzeniu przez robaki i która nie może zostać uszkodzona ani wysuszona przez wiatr, grat lub upał. Choć jest najmniejszą rośliną, rozwija największe gałęzie, które przenikają do nieba i łączą się z sercem Pana naszego. Tylko gałązki, które pochodzą z tej małej rośliny, mają swoje wolne wejścia do tego uroczego serca. Pokora jest solą, co nadaje smak wszystkim cnotom i chroni duszę przed zepsuciem grzechu. Pokora to mała trawa, która rośnie przy ścieżkach. Znika po nadepnięciu, ale potem odrasta piękniej niż była wcześniej. Pokora jest szczepem domowym, który uszlachetnia dziką roślinę. To waluta łaski. Pokora jest księżycem, który prowadzi nas w ciemności nocy tego życia. Pokora to mądry kupiec, który wie, jak sprzedawać swoje towary i który nie marnuje ani grosza z udzielonej mu łaski. Pokora jest kluczem do raju, do którego nikt nie może wejść bez niej. Pokora jest uśmiechem Boga i całego nieba i łzami całego piekła. Dziś rano mój ukochany Jezus przyszedł i odszedł, nie rozmawiając ze mną. Potem poczułam, że opuszczam swoje ciało. Odwrócił się plecami i powiedział do mnie: w wielu ludziach nie ma już sprawiedliwości. Mówią: dopóki wszystko będzie się toczyć w ten sposób, nie odniesiemy sukcesu w naszych projektach. Udawajmy więc cnotę, udawajmy, że jesteśmy prawi, udawajmy, że jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Dzięki temu łatwiej będzie nam tkać naszą sieć i nadużywać innych. Kiedy przyjdziemy do nich, aby ich skrzywdzić i pożreć, wierząc, że jesteśmy przyjaciółmi, spontanicznie wpadną w nasze ręce. Oto jak podstępnym człowiek może się stać. Następnie, pragnąc ode mnie szczególnego zadośćuczynienia, wydawało mi się, że błogosławiony Jezus zabrał mi życie, przedstawiając mnie boskiej sprawiedliwości. Przy jego sposobie postępowania myślałam, że sprawi, że odejdę z tego życia. Dlatego powiedziałam mu: Panie, nie chcę wejść do nieba bez Twoich znaków wyróżnienia. Najpierw ukrzyżuj mnie, a potem sprowadź. Przebił moje dłonie i stopy gwoździami. I chociaż to zrobił, ku mojemu ubolewaniu zniknął, a ja znalazłem się w swoim ciele. Powiedziałam sobie wewnętrznie: znowu jestem tutaj. Ach, ile razy mi to zrobiłeś, mój drogi Jezu.
Masz specjalną sztukę, aby mi to robić. Dałeś mi uwierzyć, że umrę. Co prowadzi mnie do śmiechu ze świata i bólu. Mówiąc mi, że rozłąka z tobą się skończyła. Kiedy zaczynam się radować. Nadal znajduję się w więzieniu tego kruchego ciała. Następnie, zapominając o moich radościach, wracam do moich łez, do moich lamentów i do cierpień związanych z rozłąką z tobą. Ach! Panie, wróć szybko, bo jestem głęboko przerażona. Po przeżyciu bardzo gorzkich dni niedostatku, moje biedne serce walczyło między strachem przed utratą Jezusa na zawsze i nadzieję, że być może jeszcze go zobaczę. O Boże! Jaką krwawą wojnę musiało wytrzymać moje serce? Jego cierpienie było takie, że w pewnym momencie było mu zimno i w następnej chwili było jak pod prasą i ociekające krwią. Kiedy byłam w tym stanie, czułam, że mój słodki Jezus jest bardzo blisko mnie. Zdjął zasłonę zakrywającą moje oczy i wreszcie mogłam go zobaczyć. Od razu mu powiedziałam: O Panie, już mnie nie kochasz. Odpowiedział mi: Tak, tak, kocham Cię. To, co Ci zalecam, to korespondencja z moją łaską. A żeby być wierną, musisz być jak moje echo, które znajduje odzwierciedlenie w atmosferze i które, gdy tylko ktoś zaczyna słyszeć jego głos, natychmiast, bez najmniejszego opóźnienia, powtarza to, co słyszy. Tak musisz to robić. Jak tylko zaczniesz otrzymywać moją łaskę, nawet nie czekając, aż skończę ci ją dawać, musisz natychmiast zacząć powtarzać swoją korespondencję. Nadal byłam prawie całkowicie pozbawiona mojego słodkiego Jezusa. Moje życie mijało w bólu. Poczułam wielką nudę, wielkie znużenie życiem. Myślałem sobie, och, jak długo trwa moje wygnanie. Och, jakie byłoby moje szczęście, gdybym mogła rozpuścić więzy tego ciała. W ten sposób moja dusza swobodnie pofrunęłaby ku mojemu największemu dobru. Przyszła mi do głowy myśl, co byś powiedziała na pójście do piekła. Aby powstrzymać demona przed zaatakowaniem mnie w tym momencie, pospiesznie powiedziałam. Więc nawet w piekle wysyłałabym westchnienia do mojego słodkiego Jezusa, nawet tam bym chciała go zobaczyć. Kiedy rozważałam te i wiele innych myśli, wymienianie ich wszystkich zajęłoby zbyt dużo czasu, mój kochający Jezus pojawił się na krótki czas i poważnym tonem powiedział do mnie: Twój czas jeszcze nie nadszedł. W intelektualnym świetle dał mi do zrozumienia, że wszystko musi być uporządkowane w duszy. Dusza ma wiele małych komnat. Po jednej na każdą cnotę. Każda cnota ma przy sobie wszystkie inne, w taki sposób, że jeśli dusza wydaje się posiadać tylko jedną cnotę, temu towarzyszą wszystkie pozostałe. Niemniej wszystkie cnoty są odrębne i każda ma swoje miejsce w duszy. Wszystkie pochodzą z Trójcy Przenajświętszej, która, będąc jednym Bogiem, składa się z trzech oddzielnych osób.
Zrozumiałam też, że każda z komór duszy jest lub dobrze wypełniony cnotą, lub przez przeciwny występek, czyli wadę. Jeśli nie ma ani cnoty, ani występku, pozostaje pusta. Wydawało się, że moja dusza była jak dom, który zawiera myślnik wiele sypialni, ale wszystkie puste. Niektóre wypełnione kurzem. Trochę błota. Inne ciemne. Ach. Panie, tylko Ty możesz uporządkować moją biedną duszę. Utrzymywał się ten sam stan. Dziś rano Jezus wyprowadził mnie z mojego ciała. Po tak długim oczekiwaniu wydawało mi się, że tym razem widziałam go wyraźnie. Jednak widziałem siebie tak źle, że nie odważyłem się powiedzieć ani słowa. Spojrzeliśmy na siebie, ale w milczeniu. Poprzez te wzajemne spojrzenia zrozumiałam, że Jezus był pełen goryczy. Ale nie śmiałam mu powiedzieć: wlej we mnie swoją gorycz. Podszedł jednak do mnie i zaczął wylewać swoją gorycz. Otrzymawszy ją, nie mogłam jej powstrzymać i wyrzuciłem ją na ziemię. Więc powiedział do mnie: co ty robisz? Nie chcesz już dzielić się moją goryczą. Nie chcesz już dłużej uwalniać mnie od mojego bólu. Mówię mu: panie, nie chodzi o to, że nie chcę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Czuję się tak pełna twojej goryczy, że nie mam gdzie jej powstrzymać. Tylko cud od ciebie może powiększyć moje wnętrze, abym mogła otrzymać twoją gorycz. Jezus uczynił nade mną wielki znak krzyża i nadal wylewał swoją gorycz. Tym razem wydawało mi się, że jestem w stanie to powstrzymać. Następnie mówi: dziewczyno, umartwienie jest jak ogień, co wysusza wszystkie złe nastroje, które są w duszy i które zalewa go nastrojem świętości, rodząc najpiękniejsze cnoty. Jezus przyszedł kilka razy, ale zawsze w milczeniu. Poczułam w sobie pustkę i ból, ponieważ nie słyszałam jego bardzo słodkiego głosu. Wracając, aby mnie pocieszyć, powiedział do mnie: łaska jest życiem duszy. Jak dusza ożywia ciało, tak łaska ożywia duszę. Dla ciała nie wystarczy, że ma duszę, aby utrzymać życie. Potrzebuje również pożywienia, aby mogło urosnąć do pełnej wysokości. Tak więc i dla duszy nie wystarczy, że ma łaskę, aby utrzymać ją przy życiu, potrzebuje ona również pożywienia, aby mogła osiągnąć pełnię swojego wzrostu. A ten pokarm jest odpowiednikiem łaski. Łaska i zgodność z łaską tworzą łańcuch, który prowadzi duszę do nieba. O ile dusza odpowiada łasce, tworzą się ogniwa tego łańcucha. I dodał: jaki jest paszport do Królestwa Łaski? To pokora. Dusza, która zawsze patrzy na swoją nicość i postrzega się jako tylko pył i wiatr, pokłada ufność w łasce i staje się podobna do swojego Pana. Przejmując dowodzenie, łaska prowadzi duszę na drogę wszelkich cnót i sprawia, że osiąga ona wyżyny doskonałości. Bez łaski dusza jest jak ciało pozbawione duszy.
Wtedy wypełnia się robakami i gnije i przeraża oko. Tak więc bez łaski dusza staje się tak obrzydliwa, że przeraża spojrzenie nie tylko ludzi, ale samego Boga. Dziś rano znalazłam się w stanie wielkiego zniechęcenia, tym bardziej, że zostałam pozbawiona obecności Jezusa, mojego największego dobra. Pojawił się i powiedział do mnie: Zniechęcenie to trujący nastrój, który zaraża najpiękniejsze kwiaty i ich najsmaczniejsze owoce. Ten trujący humor przenika do korzeni drzewa. Całkowicie go impregnuje. Powodując, że wysycha i staje się obrzydliwy. Jeśli ktoś nie wyleczy go podlewając w odwrotnym nastroju, drzewo się rozpadnie. Tak samo jest z duszą, która wchłania trujący nastrój zniechęcenia. Po tych słowach Jezusa wciąż czułam się zniechęcona, całkowicie zamknięta w sobie. I widziałem siebie tak złośliwą, że nie odważyłam się rzucić się na Niego. Mój umysł powiedział do siebie: Nie ma sensu żywić nadziei na Jego nieustanne wizyty, Jego łaski, Jego charyzmaty, jak poprzednio. Dla mnie to już koniec. Prawie mnie ganiąc, Jezus dodał: Co robisz? Co robisz? Czy nie wiesz, że brak pewności siebie powoduje, że dusza umiera? Myśląc, że umrze, dusza nie wie, jak pozbyć się życia, jak zdobyć łaskę, jak tego użyć, jak się upiększyć lub jak postępować, aby wyleczyć się ze stanu zniechęcenia. Ach! Panie, wydaje mi się, że widzę tego ducha braku pewności siebie we mnie. Nieczysty, wychudzony, przestraszony i cały drżący i który całą swoją sztuką, bez żadnego innego instrumentu niż strach, prowadzi duszę do otchłani. A co gorsza, ten duch nie pojawia się jako wróg, bo wtedy dusza mogłaby go zdemaskować. Jest bardziej jak przyjaciel. Infiltruje potajemnie, udając konanie z duszą i mówiąc, że jest gotowy z nią umrzeć. A jeśli dusza nie jest uważna, nie będzie wiedziała, jak pozbyć się tego oszustwa. Kiedy kontynuowałam w tym samym stanie, ale z nieco większą odwagą, przyszedł mój najdroższy Jezus i powiedział do mnie: Moja córko, czasami dusza spotyka występek twarzą w twarz. Jeśli, zbierając się na odwagę, triumfuje nad tym wrogiem, cnota przeciwna staje się jaśniejsza i głębiej w niej zakorzeniona. Ale dusza musi być ostrożna, aby nie zaopatrzyć się w linkę, którą można ją związać. Tym akordem jest brak pewności siebie. To się nie stanie, jeśli się przeciwstawisz, poszerzając swoje serce w ufności, pozostając w kręgu prawdy, która jest wiedzą o własnej nicości. Dziś rano, po Komunii Świętej, widziałam mojego ukochanego Jezusa, ale w zupełnie nowej postawie. Wydawał się poważny, powściągliwy i zamierzał mnie zganić. Co za dramatyczna zmiana! Zamiast ulgi, moje biedne serce poczuło się uciskane, przebite przez tę niezwykłą postawę Jezusa.
Ponieważ jednak byłam pozbawiona jego obecności w poprzednich dniach, poczułam ogromną potrzebę ulgi. On mi mówi: jak wapno ma moc pożerać przedmioty, które są w nim zanurzone, tak więc umartwienie ma moc pożerać niedoskonałości i wady, które tkwią w duszy. Dochodzi do uduchowienia ciała. Stawia się blisko duszy i pieczętuje w niej wszystkie cnoty. Dopóki nie pożre twoją duszę i twoje ciało, nie będzie w stanie idealnie zapieczętować w tobie śladów mojego ukrzyżowania. Potem przebił mi ręce i stopy. Nie jestem pewna, kto to zrobił, chociaż wydawało mi się, że to był anioł. Następnie włócznią, którą wyciągnął ze swojego serca, Jezus przebił moje serce, co sprawiło mi wielki ból. Potem zniknął, pozostawiając mnie bardziej zmartwioną niż wcześniej. Dobrze zrozumiałam, że umartwienie musiało być dla mnie nieodłącznym przyjacielem, ale że nawet cień przyjaźni z nim nie istniał we mnie. Och! Panie, przywiąż mnie do umartwienia nierozerwalną przyjaźnią. Bo ja sama nie umiem tego, wszystkie moje sposoby są nieskuteczne. Nie widząc siebie ciepło przyjętej przeze mnie, umartwienie staje z wszelką ostrożnością i szacunkiem wobec mnie. Zawsze mnie oszczędza, bojąc się, że kiedyś całkowicie się od niej odwrócę. Nigdy więc nie dokończy swojej majestatycznej pracy. Bo tak długo, jak jesteśmy w rozdarciu, jego potężne ręce nie dosięgną mnie, aby pracować we mnie i stawiać przed Jezusem jako godne dzieło jego świętych rąk. Dziś rano, odnowiwszy we mnie bóle ukrzyżowania, Jezus powiedział do mnie: przez dobre lub złe powietrze, którym oddycha człowiek, jego ciało zostaje oczyszczone lub zakażone. Umartwienie musi być powietrzem duszy. Po powietrzu, którym oddycha dusza, wiemy, czy jest zdrowa, czy chora. Jeśli człowiek oddycha powietrzem umartwienia, wszystko w nim zostanie oczyszczone. Wszystkie jego zmysły zabrzmią tym samym zgodnym dźwiękiem. Ale jeśli nie oddycha powietrzem umartwienia, wszystko będzie w nim niezgodne. Jej oddech będzie odrażający. Kiedy oswaja jedną pasję, powstanie inna. Jej życie potoczy się jak dziecięca zabawa. Wydawało mi się, że umartwienie postrzegam jako instrument muzyczny, który, jeśli jego struny są dobre i mocne, wytwarza harmonijny dźwięk. Jeśli jej tony nie są dobrej jakości, więc musimy dostosować jeden, potem drugi i tak dalej. Tak, że zawsze trzeba regulować instrument, nigdy nie będąc w stanie na nim grać. A jeśli spróbujesz to zagrać, usłyszysz tylko niezgodne dźwięki. Dziś rano przyszedł mój ukochany Jezus i wyprowadził mnie z mojego ciała. Widziałem wielu ludzi w akcji, ale nie mogę powiedzieć, czy była to wojna, czy rewolucja. Jeśli chodzi o naszego Pana, ludzie tylko tkali mu korony cierniowe. Ostrożnie wyjęłam z niego jedną. Dali mu jeszcze jedną, jeszcze bardziej bolesną. Ach!
Wydaje mi się, że nasz świat zostanie zniszczony z powodu jego pychy. Największego nieszczęścia. Traci kontrolę nad głową. Ponieważ gdy człowiek traci kontrolę nad głową i mózgiem, wszystkie jego członki stają się niepełnosprawne. Albo stają się sobie wrogami. Mój cierpliwy Jezus tolerował wszystkie te korony cierniowe. Gdy tylko je zdjąłem, zwrócił się do ludzi i rzekł do nich. Niektórzy na wojnie, inni w więzieniu, inni podczas trzęsień ziemi. Kilku zostanie. Pycha rządzi twoim życiem, i pycha cię zabije. Po tym, wyciągając mnie spośród tych ludzi, błogosławiony Jezus przemienił się w dziecko. Noszę go w ramionach, żeby odpoczął. Powiedział mi. Między tobą a mną. Niech wszystko będzie dla mnie, oraz. Że to, co przyznajesz stworzeniom ludzkim, jest niczym innym jak przelewaniem się naszej miłości. Mój błogosławiony Jezus ciągle przychodził. Po przyjęciu Komunii Świętej odnowił we mnie ból ukrzyżowania. Byłam tym tak poruszona, że poczułam potrzebę ulgi. Ale nie śmiałam zapytać. Nieco później wrócił Jezus pod postacią dziecka i kilka razy mnie pocałował. Z jego bardzo czystych ust wypłynęło bardzo słodkie mleko, które piłam dużymi łykami. Kiedy to robiłam, powiedział do mnie. Jestem kwiatem raju niebiańskiego. Perfumy, które wydycham, są tak pachnące, że całe niebo jest nim pachnące. Jestem światłem, które oświetla całe niebo, wszyscy są przesiąknięci tym światłem. Moi święci wyciągają ode mnie swoje małe lampki. Nie ma światła w niebie, które nie pochodziłoby z tego światła. O tak. Nie ma zapachu cnoty bez Jezusa.